Dzień jak co dzień z Władek Team, jesteśmy na plaży we Władysławowie, jest nas no prawie 10 chłopa, plus operatorka kamery, która też jest w naszym klubie. Troszeczkę nas zmoczył deszcz na początku, teraz jest coraz lepiej, no i widać, że to sami zapaleni wędkarze, no bo deszcz ich nie zniechęcił do tego, żeby się spotkać tutaj na plaży w gronie naszych klubowiczów i połowić sobie flądrę, no którą mam nadzieję, że dzisiaj złowimy. Za chwilę podejdę tam do chłopaków i się wypytam ich właśnie o te flądry i o wszystkie gadżety, które stosują na te flądry, także bądźcie z nami, zapraszam na film. Dzień na to, żeby sobie po prostu powędkować na plaży, bo pada deszcz, ale po zimie każdy z nas spragniony spotkania z przyjaciółmi. Także mimo tego, że pada deszcz, jest nas paru na tej plaży, oczywiście wszyscy z Władek Team i zaczynamy! Zdradzę wam sekret mody na ten rok, czyli na 2016. Myślę, że naprawdę to będzie strzał taki, co większość wędkarzy w tym roku będzie stosować, a na pewno spróbuje. Ciężarki obtoczone w proszku fluorescencyjnym, bądź tak jak ja mam, widzicie, najtańszą farbę w sprayu fluorescencyjną. Dobrze mówię, no to jest ta, która świeci po prostu w ciemności, jak się odpowiednio ją naświetli, to później oddaje to światło. Flądra jest dosyć ciekawska, więc wiadomo, że na naszych filecikach stosujemy już od dawna jakieś pierdółki, które w jakiś sposób mają no, zachęcić ją do tego brania, a jeżeli mamy jeszcze jakiś ciężarek, który dodatkowo świeci w ciemności, no to to może być strzał w dziesiątkę. Ja sam jestem ciekaw, ile wędkarzy w tym roku coś takiego zastosuje, ale już słuchy chodzą, że no to będzie taka moda w 2016 roku, że na surfa większość ludzi będzie miała kolorowe, świecące ciężarki i tyle. No, jak widzicie, na razie pada deszcz, nie jest za ciekawie, ale zaczynamy zarzucać, jest już nas coraz więcej, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób, z Władek Team tylko. Zważywszy na to, że pogoda jest kiepska, to myślę, że to jest rewelacja. Koło mnie stoi Andrzej Dechnik, nasz klubowicz z dziada pradziada. Klubowicz. To, no, był na walnym zebraniu,
założycielskim, więc wiesz, jesteś jednym z pierwszych, nie? Słuchaj, Andrzej, powiedz mi jedną rzecz. Flądra w dzień, tak jak teraz, no jest jasno, no może nie jest południe, bo to już jest po południu, ale czy flądra tak po południu też bierze? Tak, oczywiście, że bierze. Biały dzień, to znaczy mniej niż wieszały, jak jest pogoda szaro, to więcej, nie? Słuchaj, no mnie intryguje temat przyponów, długości przyponów, bo ja jestem zielony w tym i zawsze używam tych samych, około 30 cm. Myślisz, że długość przyponu ma znaczenie w ogóle na flądrę? Tak, jeżeli woda jest spokojna, no jak by powiedział, że flądra nie ma ochoty, bo blisko jest dostawi, to wszystko po prostu jak by powiedział, że widzi może, nie? Albo nie chciana, nie? Lepiej by było dłuższa i ona tylko po prostu podchodzi właśnie w głąb bierze, nie? Że nic nie ciągnie, nie? To dostaje, to oznacza, że wygląda na to, branie nic nie widać. Musi sam pociągnąć, nie? Czy jest lądra, nie? Dlatego długi przypon jest, nie? Co 15 minut wyciągasz, nie? Na długi przypon. To tak wygląda, ale jak duży falowany, to lepiej by było 40-35, to zależy jakości. No i tak walczę po prostu, próbuję w ogóle, nie? Biały dzień. Piotr jest z nami od stycznia, a od jesieni zeszłego roku w ogóle jest na plaży, także jest troszeczkę świeższy niż ja, ale za to masz duże doświadczenie, jeżeli chodzi o kuter. Zdradź nam parę szczegółów, bo ostatnio byliście i ponoć na przewieszki brały tylko. Na górną przewieszkę. Trzeba było ją mieć wysoko. No właśnie, słuchaj, bo ja używam w zasadzie tylko pilkera, jestem taki, jakiś taki opętany, że w ogóle przywieszek nie używam. A no i też mam wyniki, nie? To nie jest tak, że nie mam wyników, słuchaj. Moim zdaniem ten dorsz bierze na wszystko w zasadzie, tylko mu wystarczy to po tej... Znaczy, Moim zdaniem ten dorsz bierze wszystko, tylko że wystarczy mu to po prostu podłożyć odpowiednio pod pysk. A jeżeli chodzi o te przywieszki, no to tutaj byś mówił o tym, że on jednak nie żeruje na dnie, tylko gdzieś tam jest w toni. Jest w toni, minimalnie. Aha. Pół metra nad dnem. Słuchaj, bo tak się dopytuję, wiesz, troszeczkę, mimo tego, że jesteśmy dzisiaj na surfal, dopytuję się o tego kutra, bo za 3 tygodnie, no za 2 tygodnie my płyniemy w Ładek Team na nasze zawody wewnętrzne. I próbuję zdobyć jakieś doświadczenie, którego nie mam. I się zastanawiam, czy czas najwyższy na to, żeby sobie zrobić przywieszki, co? Przywieszki trzeba przygotować sobie. Tak samo pikery. No to pikery, no to wiesz, to już mniej więcej mam opanowane, nie? Jeżeli chodzi o te przywieszki, no to można teraz na jeden punkt zaczepu łowić, więc w zasadzie, no to jak mam to przygotować? Ile to musi mieć od obciążenia do tej przywieszki, na jakim ona troku ma być bocznym, długim? Ciężarek przeważnie stosuje 180, 200 w zależności od ryfu, no i przywieszka czerwona. Aha, ale na jakim bocznym troku, jakimś długim, 20 cm? Nie, 10 cm. Mhm. No, to... I to wystarczająco musi być. Wystarczająco. Przemieściłem się troszeczkę, bo tutaj obok Andrzej siedzi. Specjalista od surfa, jak się dowiedziałem. Andrzej, ile już na plaży siedzisz? No powiem, dobre ponad 10 lat. Jak zaczynałem, to z Włodkiem to siedzieliśmy praktycznie sami. Mhm. Nie było ludzi w ogóle. Nie? Słuchaj, taka tendencja w tym roku widzę na Facebooku, w internecie ogólnie, że coraz więcej ludzi chce
i robi sobie ciężarki, różne jakieś dodatkowe kuleczki świecące w nocy. Co ty o tym myślisz? To jest dobry temat? No myślę, że dobry temat. Jeżeli jest czysta woda, to jednak coś to wabi, nie? Tą rybę przyciąga, bo ona to widzi. A Włodek, w tym roku ty będziesz, z tego co wiem, właśnie malował te ciężarki tą specjalną farbą czy proszkiem świecącym. Możesz nam powiedzieć, bo podejrzewam, że jesteś zwolennikiem tego, żeby to świeciło. Dlaczego to ma świecić? No ja uważam tak samo jak przy połowie dorszy z gruntu. Jednak fluo robi swoje, jednak to jest kolor świecący. A druga sprawa, większość w ogóle castingowców no łowi jakby nie było w nocy. I ten ciężarek, którym ja preferuję w ogóle, uważam, że jest to bardzo dobry przy rzutach w nocy, bo on świeci bezpośrednio, bez naświetlania, co prawda, i wiadomo, gdzie on się układa w morzu, bo to jest też bardzo ważne. Są zawodnicy, przerzuci dwóch, trzech zawodników, a ty widzisz, gdzie ci ciężarek spada, nie? To jest bardzo też ważne, nie? A druga sprawa, no ja uważam, że jednak coś tam musi być w tej wodzie, jeżeli się stosuje przywieszki z królikami kolorowym fluo, czy w ogóle jak są plastikowe te świecące, nie? Podrze. Plądra bierze bardzo dobrze, ja uważam i jestem zadowolony z tego, że dorszy na to bardzo dużo nałapałem, dlatego preferuję z tego względu, nie? Czyli mówisz, że te nasze świecidełka nie zniechęcają dorsza? Nie, wręcz odwrotnie. Jednak to jest coś tam wabi, że coś tam jest kolorowego się rusza. No i uważam, że to jest taki wabik. Czyli nie zaszkodzi w ogóle? Nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi, a nie można stosować. No, jedni preferują w takich, drugi w takich. Ja poczułem baksyla, żeby jednak te świecące zrobić. No właśnie, bo teraz tak, jeżeli używamy kolorowej żyłki strzałowej, czyli w tym momencie znamy odległość, na którą rzuciliśmy, tak. Dodatkowo jakbyśmy po ciemku jeszcze widzieli dokładnie, gdzie to ląduje, no to faktycznie mamy coraz więcej takich informacji, które możemy pozytywnie wykorzystać. Tak. Do tego, jeśli jeszcze umiemy rzucać precyzyjnie, to w tym momencie no faktycznie no, mamy wygraną w kieszeni. No nie za bardzo. Nie za bardzo z tego względu, że niektórzy preferują rzuty jak najdalej. Z tym się zgadzam, ja też rzucam, ale z tego co wiem, przy okresie połowu dorsza przykładowo, jest bardzo blisko brzegu, nawet go w podbiarach się go łapie. Wiem od rybaków, że więcej jest ryby na płyciźnie niż na głębi. W dniu on się trzyma dalej, prawda? On przychodzi na ten, ale jest tubis, jest garnel i on przychodzi na żery. Nie żeruje w toni, on żeruje przy brzegu samym. No słuchaj, no bo teraz tak, mamy pana Florka, który jest niewidomy u nas w klubie i on faktycznie rzuca blisko i on ma bardzo dobre wyniki, wygrał Nordę, normalnie położył wszystkich na łopatki, tak. Bo miał tyle tych ryb i on faktycznie rzuca blisko, a wszyscy rzucali daleko. I to może, tutaj ten twój sposób może być dobry. I słuchaj, teraz takie moje jedno pytanie. Jak rzucamy blisko, to po zmroku. Rozumiem, a w dzień rzucamy dzień, jak najdalej. Jak najdalej, bo jednak ta ryba z toni przychodzi na płyciznę na żer. Zresztą ciężko nawet w dniu jest złapać tubisa. Mhm. On jest głębiej, on jest tak między pierwszą a drugą rewką. A się okazuje w nocy, przykładowo jak zmierzch zapadnie, on jest metr od brzegu. I ten dorsz, ta ryba w ogóle, nie tylko dorsz, ale każda ryba idzie. No są takie przykłady, ja przeżyłem na własne swojego doświadczenia, że uderzenie na półmetrowej wodzie w nogę normalnie ryby, Mariusz Bizewski dostał dwa razy strzała w nogi, to znaczy ryba jest przy brzegu. No, jeżeli ktoś łapie, bo z lębarka złapali, dorsza w podbierach, gdzie chodził za tym, turboty, flądry, wszystko jest przy brzegu. Dlaczego rzucać tam? Jedna niech będzie, druga niech będzie przy brzegu. To jest dla mnie jest zawsze takie plus, a druga sprawa, jeżeli się rzuca, jak teraz my łowimy,
przykładowo, mamy daleko rzuty zrobione, podciągać co 15 minut, 2-3 metry i szukać, szukać popnieje, bo tak to na razie tak nie żeruje, jak jej się pod pyt rzuci, no to weźmie, nie? Ale jest dobre podciąganie. To my zresztą jako zapaleńcy tego wędkarstwa tak stosujemy. Nigdy nie stoi, jak to się mówi, bezczynnie, tylko trzeba go agresywnie brać. No. Czy temperatura wody ma znaczenie, jeżeli chodzi o to żerowanie dorsza, daleko czy blisko? Bo załóżmy, że ten tubis i taki jest i przy niskiej temperaturze wody i przy wyższej, tak. Ale czy ten dorsz na przykład pojawia się dopiero przy jakiejś określonej temperaturze tak blisko brzegu? No nie jestem tak doświadczonym takim wędkarzem, jak to się mówi. Doświadczony jestem w wędkarstwie, ale z tej ichtiologii, z tego wszystkiego, to uważam, że jednak temperatura wody robi swoje. W tej chwili mamy może 4,5, może 4,7, ryby jest bardzo mało, ale jak już podchodzi już 14 stopni, 12, 8, najlepsze jest łapanie, to już dorszy, to jest między 8 a 12 stopni, on intensywnie przychodzi na żer, przychodzi i tubis. Także no, uważam, że znacząca temperatura jest przy połowie ryby. Także to nie idzie tego jednoznacznie określić, tak czy nie, ale widać rezultaty. Flądra jest po tarle, ale jeszcze jest bardzo mało jej przy brzegu. Ona musi dostać tej swojej temperatury, przykładowo te 6-7 stopni i będą wyniki. To nie ma nawet dwóch zdań. Takie pytanie mi się nasuwa wręcz. Ja bym zabronił wręcz deptania tubisa podczas zawodów wędkarskich, bo skoro mówisz, że potrafi ten dorsz być złapany na podbierak, to powinno się chyba zabronić jednak używania podbieraków podczas zawodów wędkarskich, bo może się zdarzyć coś takiego, że ktoś złapie tego dorsza i nieuczciwie podda go pod kontrolę, nie? Tak, to się zdarza, bo bardzo dużo jest flądery, to duże flądery, nie są malutkie, jak to my mówimy, zegarki, tylko są flądry się łapie 30-35 cm podbierak. Uważam, że jakby nie było, przynęty powinny być przystosowane i przygotowane przed zawodami, bez wchodzenia, bez deptania. To jest raz, że dla bezpieczeństwa. Druga sprawa, uważam, że jeżeli wybieram się na ryby, muszę mieć przynętę. Oczywiście jak się idzie do sklepu, trzeba pieniążki, żeby coś kupić. Tak samo i tutaj, powinna być przynęta już przygotowana w domu, czy to złożona, czy wcześniej złapana, obojętnie. Ale nie powinno wchodzić do wody. To jest moje takie osobiste zdanie. A tego tubisa to w jakich okresach można poławiać? W różnych. Tubis był nawet... teraz mamy już prawie, że koniec marca, ale był, pokazywał się w lutym. O. I pełno ikry miał. Bo raz, że go wyrzuciło na plażę, raz, drugi, trzeci. Widzieli normalnie ławicę tubisa, ale tubis właśnie jak jest troszkę cieplejsza woda, on przychodzi tutaj do brzegu, nie? A za nim idzie plejada rybek, no tutaj... który cieszymy się z tego, nie? No to Mirek Gola chce dzisiaj przyjść, już idzie właśnie. Ta. Chce spróbować troszeczkę tego tubisa potuptać, za chwilę zobaczymy, zrobimy z nim też wywiad, czy on coś w ogóle złapał, bo dla mnie 4,5 stopnia temperatury wody to jest troszeczkę za mało na tego tubisa. On nie powinien teraz się tutaj podchodzić, żeby się rozmnażać. No nie? Ale temperatura wody w lutym była 2,5 stopnia. Aha. I jednak był. Także no, trudno mi jest określić, jaką on temperaturę preferuje, ale uważam, że jednak te 7-8 stopni to jest taka do połowy wszystkich ryb. I tak samo i będzie i garnela, i będzie tubis. Jest bardzo dużo tak zwane tego ogórka. To jest, jak to powiedzieć, stynki. A propos, Mirek właśnie idzie, już jest przygotowany, także zaraz będzie pewnie próbował tego tubisa wyhaczyć. Stynki i bardzo dużo jest przy brzegu, także to się mówi, że stynka jest tam daleko. Nie, on jest razem z tubisem, ona jest tubisem razem z garnelą. Jest bardzo dobrą przynętą. To jest rewelacyjne. Jak się wyjmie ręce świeżym ogórkiem, pachną. Także, a to jest najlepsza przynęta, no to na sandacze w porcie.
Słuchaj, a bo widziałem, że niektórzy mają przygotowane już te tam fileciki czy coś i mają je zamoczone w czymś. W czym w dipach takich. W dipach, ale to właśnie są takie samorodne dipy. Jak to myślisz, to jest skuteczne w ogóle? Znaczy, ja z kolegą Andrzejem Miłoszem próbowałem właśnie dwóch dipów. Ja miałem w sprayu typowo na dorsza, Andrzej miał dipa też na dorsza, ale w oleju. On łapał flądry, duże flądry, a ja łapałem może nie duże, ale dużo dorszy. I dopiero po zmianie, jak to się mówi, po pstryknięciu tubisa zaczęły brać dorsze. A, tu właśnie Mirek podszedł. Przed chwilą żeście widzieli pewnie, jak rozmawiałem z poprzednim rozmówcą. Słuchaj, Mirek, masz taki patent właśnie, patrzę, bo to chyba jakiś, wiecie, tak. Taki lodów czy czegoś tam we Warszawie sprzedają. Po lodach. Takie coś sobie wymyśliłem i to się zakłada i się, jak tubis wpadnie, się z podbieraka wyciągnie, to się wrzuca i nie trzeba żadnej siateczki ani nic, tylko wygodne, przydatne, z 50 tubisów wchodzi. Tak. Także tutaj akurat to je przyniosłem, takie jedno będziesz tu miał na pamiątkę, na jesień, na dorsza, jak będziesz czy tam na tego tubisów nałapać, to jest bardzo przydatne. Rewelacja, słuchaj, dziękuję ślicznie. Słuchaj, a weź mi powiedz takie coś, bo ty jesteś praktyk. Tubis, bo tutaj żeśmy przed chwilą rozmawiali, on nie potrzebuje wcale dużo ciepła, żeby się pojawić, co? No nie, ja z kijkami chodzę. W zeszłym tygodniu już widziałem, leżały na plaży, także dzisiaj zobaczymy, może coś będzie. Przy takich siłowych zarzucaniach daleko, co nie zawsze, tak jak słyszymy, ta ryba tam daleko jest, warto zastosować jakieś jakąś taśmę. No ja to akurat jest taśma PVA, taka dla bardziej chyba dla karpiarzy, taka mocniejsza, bo ta nasza przynęta, po pierwsze, ona nam nie robi takiego helikoptera, czyli czegoś takiego w locie, o, czyli wszystko dalej leci, a poza tym się po prostu mamy większą pewność, że ten nasz zestawik, tak jak żeśmy go przygotowali, wpadnie do wody. Mamy film na naszym Władek TV, gdzie po prostu dokładnie widać, po jakim czasie ta taśma puszcza, właśnie ta, którą ja teraz stosuję i tak dalej, także możecie sobie zobaczyć, to wiecie, bardzo dokładnie wszystko zawsze robimy. Tu właśnie Mirek mi podchodzi po linię strzału i będę rzucał teraz, ale okej! Dobra, Mirek mi podszedł, ale nie szkodzi. Teraz słuchajcie, teraz trzeba w miarę szybko reagować. Ja jestem nieprzygotowany, ale ta taśma już się zaczęła rozpuszczać, więc trzeba w miarę szybko ubrać paluszek, żebyście bezpieczeństwo ponad wszystko, a jednak żyłka potrafi dużo zrobić szkody. Teraz trzeba to zarzucić. Mam kolorową żyłkę strzałową, więc będę wiedział dokładnie, jak daleko rzucę. Poszło bardzo daleko. Dopiero jak napniemy tą żyłkę, to będziemy wiedzieć, jak to daleko było. Jeszcze nie. Mamy. Zaczyna nam się pomarańcz. Dokładnie 100 metrów. Ale to jeszcze nie jest to nasze 100 metrów, bo musimy teraz napiąć ją. Widać po czubku naszej wędziska. Kasia, weź na wędzisko, na czubek. Z powrotem na mnie. Widać po wędzisku, czy nam się napina. I dopiero jak się napnie, to wtedy dopiero wiadomo, jak to jest daleko. I teraz możemy sobie sprawdzić, jaki mamy kolor. Mniej więcej, jak daleko jest. Pomarańczowy zaczyna nam się przy 100. Znaczy się kończy się. Jak się kończy kolor pomarańczowy, to przy tej żółtce strzałowej to mamy 100 metrów. On tutaj troszeczkę się nawinął już, czyli powiedzmy, że mam jakieś 90 metrów, co jest dobrym wynikiem. Ale tak jak żeśmy słyszeli, ten dorsz czy flądra podchodzi blisko. Jest już tubis, mimo tego, że temperatura wody jest 40 stopnia. Także drugie moje wędzisko rzucę bardzo blisko i zobaczymy, które będzie skuteczniejsze. Jedno jest, tak przypomnę, na 90 metrach, drugie rzucę po prostu na 40. Czyli no
może coś tam jest, może coś jest, może nie ma, ale... Ale no... Patrzymy, patrzymy, zobaczcie, zobacz Kasia. Ja cię... Zobacz, teraz tak, jedną wędkę miałem na 90 metrach, drugą miałem na 40 i ryba jest blisko. Jeżeli jest tubis, ryba jest blisko. No rybka niczego sobie, troszeczkę chuda, ale na długość, no ja poproszę taki 10 na każdym zawodach. Czterdzieści trzy centymetry. Całkiem fajna kondra, blisko brzegu, wcale niedaleko, w dzień. Także no, wiecie, coś w tym jest, żeby nie zrzucać za daleko. I rozmawiałem z wieloma ludźmi i wszyscy mówią jedno. Nie rzucaj za daleko, bo przerzucamy te ryby. Jedno wędzisko, pamiętajcie, zawsze daleko. Ile dacie radę, rzućcie sobie, chociażby dlatego, żeby ćwiczyć rzuty. Rzućcie na 100 metrów, 120. Ale drugie naprawdę, 40 metrów od brzegu maksymalnie, nawet 30, 20. Ponoć ryba jest... Jak wody jest po kostki, to jest ryba, także ćwiczcie się w tym wszystkim, o! Gratulacje prezesie! No, ale czemu prezes zawsze musi być na wyższym? Ktoś musi przykład dać, nie? No, tym dzieciom i tym, wiecie, tej młodzieży, nie? Blisko jest ryba, naprawdę, co trzeba uwierzyć, wiecie, ja powoli zaczynam w to wierzyć, dlatego jedno wędzisko jest daleko, drugie jest blisko, ale coraz częściej obydwa wędziska rzucam blisko, mimo tego, że umiem daleko rzucać, co udowodniłem na rzutówce. Dobra, wypinamy tą plądrę, żeby się nie męczyły. No, troszeczkę długo moje wędzisko było w wodzie i ta plądra troszeczkę głęboko wzięła ten... tą przynętę puknęła, to może być problem z wyciągnięciem jej, wiecie, bo to jak ona dopiero co ją weźmie, to nie jest problem, gorzej jak ona sobie tam no, głęboko ją dopuszcza, będzie próbować połknąć, to niestety, ale głębiej wchodzi, są takie specjalne przynęty i takie wyciągaczki do haczyków i one się bardzo dobrze sprawdzają. Zasada przekręca się i jest ok. To samo można zrobić z szybcami, szybce są troszkę bardziej skomplikowane, ale myślę, że szybce zawsze warto mieć i zawsze no, powinno się mieć. Flądra 40, chyba 2 cm, tak jak tak koledzy przed chwilą zmierzyli. Także niczego sobie. Taka duża flonderka. Jest bardzo chudziutka, więc myślę, że ją wypuścimy do wody, no, żeby przyniosła nam szczęście w tym nowym roku. To jest pierwsza moja flonda, jestem pierwszy raz w tym roku nad wodą. Nagra jak flonderka ucieka. Dałem buzi, dałem! Poszła sobie, leci, o! Brawo! Czyli nasza flondra się najadła i sobie dalej popłynęła, także jest dobrze. Zaczynamy ten rok bardzo dobrze. Mam nadzieję, że ten cały rok będzie obfitował w takie fajne flądry powyżej 40 cm.
kolejna flonderka ląduje w wodzie. Taka niezbyt gruba, ale jest. Cieszy. Zarzucamy i wyciągamy. Zarzucamy, wyciągamy. Flonderki chude dosyć, niezbyt duże. No choć zdarzają się też takie powyżej 40 cm. No. No ale co, wiecie, opłacało się przyjechać. Nawet wiecie, w takich warunkach, gdzie ta temperatura wody no, nie przekracza 5 stopni. Flondra jest, jest blisko brzegu. Zostały zarzucone na mniej więcej 50 metrów. Najwięcej branie jest po prostu na takie zostawy. Czyli blisko brzegu. I marzec, kwiecień, naprawdę warto przyjechać do Władysławowa i sobie połowić. Kończymy na dzisiaj. Kilkanaście flonder Andrzej złowił. Ja złowiłem, nie wiem, 7, 6. Koledzy też sobie połowili. Na koniec złowiłem taką ładną flonderkę, zobaczcie, tak jak ona ma tutaj ten grzbiecik, tutaj ma też taki sam kolor, pierwszy raz taką widziałem. Oczywiście zwracamy ją w morzu, popłynęła sobie. Słuchajcie, na dzisiaj to koniec. Następny filmik będzie znowu z portu, bo się wybieramy na śledzie znowu naszą ekipą z Władek Team. Także subskrybujcie nasz kanał i oglądajcie nas i dołączcie do nas, jak jeszcze nie jesteście Władek Team. Trzymajcie się, cześć!